Gdyby ktoś pokazał ci zdjęcie nieznanej ci potrawy i zapytał, czy zjadłbyś to, zjadłabyś to, twoja odpowiedź zależałaby między innymi od tego, jakie są twoje przekonania na temat tego, co widzisz na talerzu przed tobą. Prawdopodobnie odpowiedź brzmiałaby, albo powinna brzmieć w idealnych warunkach, to zależy od tego, co to jest, bo przecież często na restauracyjnym talerzu znajdują się rzeczy, które trudno nazwać, które trudno sklasyfikować, które trudno do czegoś odnieść. Mogłoby być tak, że na to, co widzisz, po prostu zareagujesz emocją obrzydzenia, której źródeł i tak należałoby szukać w twoich wcześniejszych doświadczeniach lub w jakimś kontekście kulturowym. Być może w dzieciństwie coś podobnego było ci wciskane na siłę, albo po prostu takich rzeczy nie jesz lub masz złe doświadczenia z ich jedzeniem. Mogłoby być też odwrotnie i to, co widzisz, mogłoby zaostrzyć twój apetyt, ponieważ będzie ci przypominało coś smacznego, być może właśnie z twojego dzieciństwa, co być może twoi rodzice czy też dziadkowie ci serwowali, kiedy byłeś też byłaś dzieckiem. Osobom studenckim na zajęciach bardzo często pokazuje takie oto zdjęcie. No i zadaję właśnie pytanie, czy zjedlibyście to? No i rzeczywiście część z osób mówi tak, pycha, no bo pewnie to się kojarzy z czymś, co było na stole rodzinnym. Tak? Ja się urodziłem w latach 80. i to jest dla mnie coś normalnego, że u moich dziadków na stole coś takiego się w galarecie pojawiało. Oczywiście nie wiem, co to konkretnie jest na tym zdjęciu, ale kojarzy mi się z czymś dobrym. Oczywiście są osoby, które reagują emocją obrzydzenia. Młodsze pokolenie już chyba niezbyt często sięga po coś w galarecie, a może ktoś ma właśnie złe doświadczenia ze spożywaniem czegoś podobnego. Oczywiście prawda jest taka, że my nie wiemy, co to jest i należałoby właśnie zapytać, ale co to jest? Bo tutaj nikt nie zarządza tą opowieścią i teraz tą opowieść tworzymy sami w naszej głowie, czy też nasz wewnętrzny storyteller nam podpowiada pewne rzeczy. To, co tutaj konkretnie na tym zdjęciu widać, to jest gastronomia nosowa z Kanady, to jest nos łosia w galarecie. Wtedy, kiedy się opowieścią zarządzi, to może być tak, że te osoby, które mówiły, fuj, nie chcę tego jeść, powiedzą, o, pycha, to jednak zjem, albo te osoby, które dotychczas mówiły, pycha, kojarzy mi się to z czymś dobrym, mówią, a jednak nie, bo to nosa łosia w galarecie nie mam zamiaru spożywać. Smak tego czegoś, ocena jakości, czy też przyjemności z jedzenia będzie zależał między innymi od wspomnianego przekonania dotyczącego tego, co jemy. No, mogą się pojawić te wspomniane emocje pozytywne lub negatywne, a od tego, skąd to coś pochodzi. Czyli to, co spotykamy bardzo często na opakowaniach produktów, to klasyczne made in, gdzie to zostało wyprodukowane, kto to zrobił. Kto, czyli jaka marka, kto to wyprodukował, no albo ile, czyli cena, to coś kosztuje. Samo miejsce, a więc też kontekst spożywania będzie wpływał na nasze odczucia, ocenę jakości, czy też przyjemności z jedzenia. Tak, no bo wyobraź sobie, że to samo danie spożywasz w barze mlecznym i w nowoczesnej lub bardzo modnej restauracji. Sposób serwowania, atmosfera, całe dobrze zaplanowane doświadczenie wpłynie na to, jak będzie postrzegał posiłek i to nawet jeśli on fizycznie nie będzie się niczym różnił od tego serwowanego w innym miejscu, ale sam kontekst wpłynie na twoje odczucie, przyjemność ze spożywania tego, co zostało przez ciebie zamówione. Takich czynników zmieniających percepcję jedzenia jest wiele. Kolejnym z nich jest wspomniane właśnie pochodzenie produktu, czyli to znane wszystkim made in, wyprodukowano w. Ten sam produkt może otrzymać inną ocenę jakości lub też może być inna
przyjemne ze spożywania, w zależności od tego, gdzie został wyprodukowany. No, badań psychologicznych, które to potwierdzają, jest mnóstwo. Dla przykładu, te same chipsy, dokładnie te same w sensie fizycznym chipsy, będą zupełnie inaczej smakowały w zależności od tego, jak zostaną zapakowane. I teraz pochodzenie będzie wpływało na to, na ile przyjemnym będzie ich jedzenie lub też jak ocenimy ich jakość. Wyobraź sobie, że na daniu czy też na opakowaniu jest made in Italy, czyli wyprodukowano we Włoszech. I kiedy myślisz Włocha, bo widzisz włoską flagę, to masz bardzo określone skojarzenia z tym miejscem. Tak, wiesz, z czego słynie, skojarzy ci się z konkretnymi rzeczami. Te skojarzenia będą wpływały na ocenę jakości, też przyjemności ze spożywania. I to made in jest często celowo wybierane, aby zmienić twoją, moją, naszą percepcję. Takim kolejnym czynnikiem, który zmienia percepcję, może być cena. No bo co zrobić chociażby, aby ludziom lepiej smakowało wino? Badania wskazują na to, że wystarczy nalać je z drogiej butelki. I w tym wypadku mamy do czynienia z myśleniem, takim myśleniem na skróty, a więc tak zwaną heurystyką drogie, dobre. Wysoka cena stymuluje część mózgu odpowiedzialną za uczucie przyjemności i nagrody. Drogie napoje i jedzenie powodują pojawienie się pozytywnego stanu emocjonalnego, więc sam fakt jedzenia i picia czegoś droższego zmienia ocenę jakości i wpływa na przyjemność ze spożywania tego czegoś. Kolejna rzecz, sam fakt, że ktoś na przykład napisał w komunikacie marketingowym prawdopodobnie najlepsze pierogi w mieście albo najlepiej smakujące pierogi w mieście, zmieni nasze przekonania i wpędza nas w taką pułapkę, która w psychologii nazywa się efektem kongruencji. Efekt kongruencji to jest taka nasza ludzka skądinąd taka skłonność do bezpośredniego testowania hipotez. Tak więc sprawdzamy, czy te pierogi lub piwo są dobre, a jeśli nam smakują, to testowanie się właśnie kończy i przekaz uznajemy za prawdziwy, ponieważ nie jesteśmy w stanie tej hipotezy zweryfikować. Możemy uznać ją za prawdę lub też nie. No, prawdą jest też to, że kto pierwszy, ten lepszy. Lider rynku ma zawsze uprzywilejowaną pozycję, ponieważ inne obszary mózgu dokonują oceny. Coca-Cola w percepcji odbiorców jest lepsza i to niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy też nie. To, co wiemy, to, co zmagazynowane w naszej pamięci, będzie dyktowało nasze przyszłe wybory i sprawiało, że coś będzie w naszej ocenie lepsze i smaczniejsze. Pamięć o marce, silne z nią skojarzenia mają wielką moc. Można powiedzieć, że marka ma swoje miejsce w mózgu i inaczej oceniamy coś, wobec czego mamy już ugruntowane silne przekonania. No, ocena w tym wypadku już nie dotyczy aspektów fizycznych produktu. Dziękuję za uwagę i życzę smacznego.